Lewica miała być trzecią siłą w Polsce, jednak według sondażu nie osiągnęła dwucyfrowego wyniku. Badania sondażowe wskazują, że Lewica nie osiągnęła oczekiwanego wyniku, jednak współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty liczy, że jego ugrupowanie będzie współtworzyć rząd. Bez względu na to, jakie są liczby, one się jeszcze muszą potwierdzić. Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Lewica z pewnością będzie chciała realizować elementy swojego programu. Polki i Polacy chcą zmiany rządu. Chcą takiego rządu, który będzie walczył o lepsze budowę dobrej jakości usług publicznych. Chcą takiego rządu, który nie będzie już skłócał ani Polaków ze sobą, ani Polski z Unią Europejską. Ale to, jaki w rzeczywistości mógłby być rząd budowany w koalicji z Lewicą, ukazał w rozmowie z naszą reporterką Robert Biedroń. Polityk przez całą swoją wypowiedź atakował Kościół i katolickie media. Na cały wynik opozycji demokratycznej przede wszystkim wpłynęła wściekłość na PiS. To, że PiS tak bardzo skleił się z ołtarzem, to, że PiS tak bardzo flirtował z Kościołem, to, że PiS tak bardzo ogromne pieniądze ładował na przykład w media kościelne. Narracja o możliwości utworzenia szerokiego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy jest podtrzymywana przez przedstawicieli wszystkich wymienionych ugrupowań. Choć patrząc na sejmowe głosowania czy przedwyborcze deklaracje, trudno wyobrazić sobie Władysława Kosiniaka-Kamysza popierającego niektóre z propozycji Lewicy. Poseł Marcin Kulasek liczy jednak na to, że dzisiejsza opozycja będzie w stanie wspólnie zbudować rząd. To jest możliwe, bo najważniejsze jest to, żeby Polki i Polacy czuli się w swoim kraju dobrze, żeby Polski nikt nie wyprowadził z Unii Europejskiej, żeby przestaną łamać konstytucję czy łamać praworządność. To wszystko zagwarantuje opozycja demokratyczna. Jednak tak zwana demokratyczna opozycja musi poczekać na ostateczną decyzję Polek i Polaków, którą poznamy po podliczeniu wszystkich głosów.